Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Octopus. Mam nadzieję, że z dźwiękiem już dzisiaj wszystko ok, bez żadnych wpadek, bez żadnych jakichś błędów, szumów i jedziemy dzisiaj z dawką lekkiej wiedzy oraz analizami. Na start chciałbym Wam powiedzieć o pewnej rzeczy, ponieważ jeżeli dostajecie te pewne poziomy z moich analiz, to warto byłoby oczekiwać na daną reakcję, i często o tym mówię. Często ludzie wchodzą po części bezmyślnie w dany setup, i potem jest jakieś narzekanie, że setup nie wyszedł, podczas gdy jego tak naprawdę nie było. Więc o co chodzi? Strefy. Powiedzmy sobie, czym jest analiza techniczna. Analiza techniczna jest próbą przewidzenia ruchów na rynku, który nie jest chaotyczny. Się to zrobić w pewien sposób. Jest również budowaniem zawsze dwóch, przynajmniej dwóch alternatyw dla danego ruchu. I jaka jest różnica między budowaniem na zasadzie, no słuchajcie, stąd polecimy w górę albo w dół. Jest to co najmniej bez sensu stwierdzeniem, bo nie pozwala nam jakby znaleźć tego miejsca do przyłączenia się. Dlatego ja zazwyczaj w analizach często widzicie, jeżeli przebijemy to, to lecimy w górę, jeżeli przebijemy to, to lecimy w dół. No, i tutaj są te dwie alternatywy, które jednocześnie pozwalają nam określić nasze miejsce wejścia i stop loss, Czyli owszem, to są dwa scenariusze, ale z konkretnymi miejscami, z konkretnymi warunkami, które mówią, jeżeli to, to stanie się to, jeżeli to, to stanie się to. No i to tam ma jakąś procent skuteczności. Natomiast to, że sama strefa jest wyznaczona, nie mówi nam jeszcze o tym, że tam ładujemy cały swój kapitał, tak dalej. Już pomijam zasady zarządzania kapitałem, czyli. Od takich podstawowych, że nie ryzykujemy tam więcej niż 5%, nie wiem, jak inne metody u mnie możecie przyjąć, że, że, że 5%, bo to jest zależne od skuteczności, od risk-reward oraz od kilku innych przyczyn w zarządzaniu metodą. Dlatego ja na przykład nigdy nie ryzykuję więcej niż 5% swojego kapitału na dane wejście, i tutaj pozwala nam potem wygrać statystyka, no bo to właśnie się dzieje. I teraz zauważmy sobie tak, bo wiele było komentarzy, że mówiłem, że tam Bitcoin do 100 tysięcy, do 200. Tak, tak, był taki scenariusz. Owszem. Tylko omówmy sobie to, co mówiłem na starcie. Znaczyłem trzy poziomy i one pojawiły się tutaj znowu. Trzy poziomy, od których mówiłem, że Bitcoin stąd może zawrócić i będę go obserwował z tych miejsc, co tutaj się wydarzy. I w momencie, w momencie, gdy to się stanie, to jest szansa, że ten ruch będzie uznany za zakończony, ruch w górę. No i po tym, co widzę tutaj o dziennym, już widzę, że ten ruch się zakończył. Czyli te poziom mogę skasować, bo do nich nawet nie doszliśmy. A gdyby ktoś słuchał uważnie, to mówiłem, że dopiero przebicie tego poziomu, przebicie na świecy miesięcznej, czyli korpusem zamknięcie się powyżej, dopiero da nam możliwość dalszych wzrostów. Dlatego tutaj nic się w moim scenariuszu nie zmienia. Mamy odbicie praktycznie od tej strefy. Na poprzednich nagraniach albo na grupie, to chyba o, na grupie nie jestem upewniony, czy na nagraniach można sobie sprawdzić, że te poziomy też były omawiane i to wiele, wiele, jak jeszcze tutaj byliśmy w tej, w tej konsoli. Więc jakby dla mnie wszystko jest zgodnie z planem i tak dalej. Tutaj wyrzuciło mi stop z pozycji z dołu, która też była na, na grupie, więc tutaj nic tragicznego się nie dzieje. No i mieliśmy ten okres. Ten okres był taki powiedzmy nie do końca, to znaczy niby ten stop loss mój został wyrzucony tutaj. Natomiast ten zjazd nie pasował mi do końca w tym miejscu i wyglądało mi to na zwykły fat finger Grubasu, o czym też tam o zryczu mówiliśmy. Dlatego tutaj odpuszczałem handel i tutaj nie pojawiło się zbyt dużo analizy, jeżeli chodzi o krypto. Mamy faktycznie wejście na bollington spadkowy. No i teraz już wiem, że lecimy w dół. Pytanie dokąd? Ponieważ tygodniówka daje jeszcze szansę na jakieś odbicie. Tak naprawdę tygodniówka wchodzi tutaj w konsolidację. I pytanie, co ona zrobi? Jeżeli przebijemy środkową Bollingera i zamkniemy się poniżej, no to już mamy jasność sytuacji. Tak naprawdę, również ten poziom jest dość istotny, jest ten dołek tutaj. Jego go przebijemy, no to również mamy coraz większe szanse na spadki. I teraz, jak do tych spadków dołączyć? Wyznaczyłem potencjalną strefę do wejścia, którą będę obserwował. I teraz tak. Jak do tego podejść? No, bo często są potencjalne strefy do wejścia, no i wy po prostu chcecie bardzo łatwo za załadować się tutaj kapitałem, stop loss gdzieś sobie ponad to ustawić i tyle w temacie. No, gdyby tak łatwo to było, to każdy by zarabiał na giełdzie. Więc jak do tego podejść? Bo to nie jest nic skomplikowane. Ja Wam polecam ustawić sobie taki filtr pewien. To znaczy, jeżeli macie moje analizy, zapewne Jurek ma jakieś swoje tam momenty wejścia, czy może Jurek wchodzi w strefę. Ktoś tam z innej metody będzie też miał, będzie czekało na reakcję, i takie czekanie na, na reakcję jest dla mnie dość ważne, bo jeżeli tylko wiemy, kiedy wejść, to nasza skuteczność sama w sobie wzrasta, bo mimo, że strefy mogą zostać rozjechane, to i tak i tak dostaniemy sygnał do wejścia gdzieś lub hmm. niżej, ale już wiemy, dobra, strefa za, temu zadziałała, reakcja cenowa była, lecimy w dół, faktycznie ktoś tutaj ją zaczął sprzedawać, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Ja wam polecam wtedy wejść sobie w takiej strefie na 5 minutówkę i obserwować zejście poniżej tej środkowej Bollingera. To jest ta pomarańczowa tutaj. To oznacza, że wchodzimy w taki trend spadkowy. Jak jeszcze się nam zaczną tutaj wstęgi rozszerzać w dół, zaczniemy cisnąć w dół, no to już mamy pewność sytuacji. Nawet wtedy można, jak one się rozszerzają, sobie wtedy spokojnie z stop losem ponad strefą. Drugi filtr to jest 15 minutówka. Tutaj widzicie, że jeszcze nie przebiliśmy. To tak samo obserwować, czy ta reakcja jest odpowiednia i wtedy sobie wchodzić. Oczywiście Najfajniej byłoby to potrafić wyznaczać samemu, wiedzieć co tutaj się dzieje, i tak dalej. Natomiast ten prosty filtr już powinien Wam kilka nieudanych tam stref, które po prostu nie zadziałały, uniknąć wejścia. Więc to tyle. Myślę, że możemy jechać z analizą. Trochę się, się wytłumaczyłem dzisiaj. Oczywiście nie mówię, że wszystkie analizy są trafne, bo nigdy nie są. Moja wynosi tam około 75-70% skuteczności i przy Risk Reward 1 do 4 to spokojnie wystarczy, bo 7 na 10 wejść moich powinno być udane. Weźcie pod uwagę, że wy też tutaj nie dostajecie wszystkich wejść, statystyka też jest zaburzona, natomiast jakby rozumiem Waszą frustrację, jeżeli wchodzicie jest stop loss, tak? zastosujcie filtr, miejcie świadomość, że to jest około 70% skuteczności. O co chodzi z Risk Reward? Znaczy, zauważcie, że na przykład, załóżmy, wchodziłbym tutaj na shorta ze stop lossem gdzieś tu, na przykład. To widzicie, że tutaj ryzyko do straty, na przykład do tego dołka, że do niego przygrali, jest 4,79. Co to oznacza? Jeżeli wiecie, że ja ryzykuję zawsze 5% depozytu. Nie więcej, nie mniej, 5%. Ewentualnie przy jakichś niepewnych zagraniach zdarza mi się, że albo w ogóle nie wchodzę, albo jeżeli widzę, że to jest chyba to, to wchodzę za 2, 2,5, ale załóżmy to 5%. To wtedy widzicie, że zarabiacie statystyką. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy wy wyjdziecie z góry, z dołka, czy gdzie. Znaczy się risk reward. Jeżeli tutaj jest 1 do 4, to znaczy, że na każde 5% zaryzykowanego kapitału zyskuje 5 razy 4. 79, tak, ale róbmy 5 razy 4, żeby było łatwiej. Czyli tak, jeżeli zaryzykuję tutaj, że na tym stoplosie stracę 5% swojego stoplosa. To tutaj będę miał 20% depozytu na plus. I teraz uwaga, jeżeli kolejny wniosek jaki się nasuwa, to jeżeli za każdym razem ryzykuję 5% depozytu, a moje średnie risk reward jest 1 do 4. To każde jedno udane zagranie nadrabia mi 4 nieudane i wychodzę na 0. Przy statystyce 70% to jest więcej udanych niż nieudanych, i wtedy zarabiamy. I na tym polega zarabianie na rynku. To nie jest magiczne przewidywanie i wchodzenie ze 100% skuteczności, bo nie ma takiej skuteczności. Zawsze rynek może pójść w troszkę inną stronę. Więc zarabiamy statystyką, a wiele osób ma przeświadczenie jakiejś magicznej kuli, która mówi dobra, tutaj w dół i to jest wszystko. No nie, zarabiamy scenariuszami, i statystyką, powtarzalnością, dyscypliną, odpowiednim stylem gry, tak dalej, tak dalej. Więc yy, to, jak sobie ułożycie w głowę, czym jest analiza techniczna, i jak to działa. To być może to Wam troszkę rozjaśni sposób i też unikniecie niektórych niepotrzebnych wejść, tak? Za, nie wiem, 50% depozytu i tak dalej, nie? Stała, stała kwota, stały, jakby procent, który musicie stracić na stoplosie, to oczywiście trzeba sobie wyliczyć, no bo wiadomo, że jeżeli stop loss będzie oddalony od tej pozycji, a chcielibyście wejść tutaj, będzie oddalony o 5% na przykład, co by to no to macie prostą sprawę, no bo tutaj po prostu możecie wejść, jeżeli macie 1000 dolarów, no to wejść za 1000 dolarów i tutaj stracicie wtedy oczywiście 5% swojego depozytu. Jeżeli będzie dźwignia, no to nic nam to nie zmienia, bo wy wtedy jesteście w stanie, wasza pozycja musi być o wartości 1000 dolarów, tak? I wiadomo, że, że jeżeli będzie dźwignia oddalona 10%, wyjdzie, ale załóżmy, że jest 10%, no to wtedy możecie wyjść za, za maksymalnie 500 dolarów czyli o połowę waszej całego, o połowę całego waszego kapitału, bo tutaj i tak, i tak stracicie wtedy 5%. Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. No i oczywiście dźwignia nie ma totalnie znaczenia, bo to, czy wy wejdziecie tutaj w tym przypadku za 500 dolarów całego swojego kapitału, czy wejdziecie na dźwigni razy 10 za 50 dolarów, 50 razy 10 to jest 500, czyli wielkość pozycji pozostaje ta sama. Dźwignia służy tylko do tego, żeby zdywersyfikować to jak dużym kapitałem wchodzimy. Czyli pozycja będzie ta sama, strata będzie zawsze ta sama, ale dzięki dźwigni możemy wejść w kilka pozycji. Bo jeżeli byście mieli stop loss oddalony, mówię o 5%, to, to wtedy macie cały kapitał zamrożony na to wejście. No i dwa, jeżeli macie stop loss oddalony o 2,5%, no to jesteście w stanie wejść za więcej niż macie, czyli wtedy wartość 2000 dolarów, tak? No bo i tak i tak stracicie 5%. Przy oddalonym stoplosie od 2,5. Czyli pamiętajcie to: stoplos zawsze jest w miejscu, w którym nasz scenariusz jest całkowicie zanegowany. Natomiast wartość pozycji zawsze zależy od tego, jaki procent ryzyka przyjmiemy sobie do naszej metody. Myślę, że. Krótki wstęp, troszkę teorii, ale myślę, że mega ważne, mega wiele osób na tym skorzysta. No już nie mówię o wykładzie, który ostatnio prowadziłem na grupie, w którym tłumaczyłem, dlaczego czy wejdziemy tutaj, czy tutaj, to nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Liczy się risk-reward. Jeżeli tutaj wejdziemy i mamy dalszy stop loss, no to na tej pozycji, do samej góry, możemy zarobić mniej niż na tej pozycji stąd. Tak więc Bitcoin. Bo jeżeli Bitcoin, tutaj ryzykujemy jeszcze raz powiem, stop loss jest dalej, to będzie mniejsza pozycja. Jeżeli tutaj plus, jest gaping, to będziemy mieli wąski plus, tutaj będzie trudniej stać, to co daje. Na tej pozycji możemy jest zarobić jest dużo, dużo, dużo Nie kreujemy ręku, o tym też pamiętajcie. Natomiast co z bitkiem? Bitek na dziennym w trendzie spadkowym, co wyraźnie widać, poruszamy się pod ręką Bolikera. No i w tym momencie mamy jakiś lekki opór w tym miejscu, łączy się to z emasetką. Natomiast tutaj, co jest ważne do rozegrania? Tak naprawdę obserwować 4 godziny. Tutaj stworzyły się nam bardzo ładne stop i wygląda to na pewnego rodzaju akumulator. Gdybyśmy dostali tutaj odreagowanie, to nie zdziwiłby mnie long stone. Natomiast do obserwacji, do obserwacji na 100% jest ta strefa. Tutaj dostaniemy tą reakcję, o której mówiłem na starcie filmu. No to możemy wtedy do przebicia tych dołków jest ważny poziom, lub do przebicia tego dołka. Tutaj tak samo obserwować reakcję. No i Wy teraz wiecie, jaka jest reakcja na wejście, tak? Na 5-15-minutówce. A teraz, jeżeli zejdziemy niżej, to gdzie zamknąć transakcję? Albo ucinacie tutaj kupon i macie wszystko, i Was nic nie interesuje, albo zobaczycie tu, czy jest taka sama reakcja, ale w drugą stronę. Czyli przebicie tej górnej wstęgi, tej środkowej wstęgi Bollingera i następnie rozszerzanie się. Jeżeli tutaj coś takiego się pojawi, to mówicie, dobra, chyba zawracamy. Nie będziecie pewnie potrafili ocenić, czy to jest reakcja, korekta i jazda w dół, więc wtedy też warto wyjść. A jak przelecimy przez to, no to wtedy, wtedy, wtedy. No i tutaj spodziewałbym się jakiejś reakcji, ze względu, że tutaj jest dużo sposobów poustawianych, więc pewnie one zostaną wybite. Korekta dalej w dół. Jak będzie, zobaczymy. Godzinówka powoli zbiera się do góry, czyli gdzieś powinniśmy. I tutaj jest taki problem. Całe to, całe tak naprawdę to miejsce można by również przedstawić tak ponad nie, aż dotąd. Natomiast ja wolę wyznaczyć sobie sztywny fragment, przelecimy. Wolę sobie wyznaczyć takie pole, czyli przelecimy bez reakcji. No to wtedy dla mnie jest jasny temat. Szukam tego wejścia wyżej. Znowu, będzie tutaj reakcja, no to przynajmniej to odreagowanie złapie. Zawsze mogę ustawić na break -even. albo się załapię na cały ruch, albo zostanę w break -even. Czyli jakby zamknięcie na zerze i też happy. Czyli chodzi o ETH, no to tutaj też jest ciekawe. Tutaj mamy też bardzo szeroką strefę i tutaj mamy podobnie tak 100% ustawione. Bardzo podobna reakcja, czyli widzicie, że to jest problem z rynkiem krypto. Bardzo często, nie mówię, że wszystkie, bo są coiny, które nie wyglądają tak, tak samo. One sobie idą swoim życiem, ok. Ale bardzo dużo od No to jest praktycznie ten sam wykres. I zobaczcie, że zasada jest ta. Dokładnie ten sam scenariusz ta strefa to jest szersza. Moglibyśmy ją nawet zawęzić. No nie, no tutaj jest właśnie... To jest problem w rozgrywaniu. Tutaj mamy bardzo szeroką strefę na shorta i to... Osobiście nie lubię takiego czegoś rozgrywać. Natomiast widzimy, że to jest środkowa. Zobaczymy. Ja osobiście tego nie rozgrywam, czekam aż to się deklaruje. Jeżeli dostanę tej longa, zwłaszcza w te okolice tych poziomów, no to super. To ja będę wiedział, że tutaj będę gdzieś wchodził, tutaj gdzieś będę wchodził. Natomiast tu czasami warto sobie odpuścić. I rynek krypto tak wygląda. Widzicie, że te wykresy są praktycznie identyczne. Czasami warto odpuścić. Lepiej, żeby nas przejechał. Zysk, żebyśmy dostali stratę. USDCAD wygląda bardzo ładnie wzrostowo, no i tutaj mamy jeden setupik. Natomiast warto jeszcze poczekać, zaraz wytłumaczę o co chodzi, jak to wygląda. Mam potencjalny setup tutaj. Risk reward wygląda bardzo, bardzo ładnie. Gdybyśmy wchodzili w obecnym momencie, no to mamy 1 do 7. 1 do 9, jeżeli ryzykujecie 5%, no to 5 razy 9 można sobie policzyć, ile to jest procent kapitału. No i tutaj jest potencjał na takie zagranie. Natomiast to, na co jeszcze czekamy, to jest tak naprawdę wybicie, bo tutaj ze względu, że ta godzinówka zeszła nam poniżej środkowej, nie jest dość dobrym sygnałem. Dlatego albo możemy wyjść tu i ustawić sobie stop loss poniżej. Albo możemy poczekać, aż zaczniemy wybijać się z tej konsolidacji na 30-minutówce, czyli zaczniemy tutaj mieć korpus powyżej tego Bollingera, zaczną się nam wstęgi rozszerzać, to wtedy możemy spróbować wejść ze stop lossem poniżej tej całej konsolidacji lub z bezpiecznym stop tutaj. No i ten risk reward dalej powinien być dość interesujący dla nas i dość ciekawy. Tutaj Emy też pod tym na, na 30-minutówce, więc wygląda to solidnie. No, i ja osobiście jeszcze czekam na potwierdzenie, ponieważ ta godzinówka mi się nie do końca podoba. Jak będę ponad nią, to już się lepiej ucieszę. Będzie wtedy takie, takie, takie fajne potwierdzenie, że lecimy jednak w górę. No, ale najlepiej, gdyby 30-minutówka zaczęła się rozszerzać. Także czekajcie na sygnał, i wtedy powinniśmy dostać bardzo ładnego longa. Euro i japoński również bardzo ciekawie. Tutaj, przede wszystkim, co widzimy, to to, że jesteśmy na miesięcznym w trendzie wzrostowym, na tygodniowym, natomiast jesteśmy w konsolidacji, widzimy to po Bollingerze, no i że tutaj powoli wchodzimy w trend spadkowy. Dzienny, również mieliśmy spadek, no i oczywiście teraz pewnego rodzaju konsolidacja. A jak wiemy, z konsolidacją łapiemy trochę takiego ping-ponga, góra-dół, góra-dół, dlatego tutaj take profit potencjalnie daleko oddalony, a potencjalne poziomy wejścia na tym poziomie, czyli 130,735 i 130,590. I wygląda to dość ciekawie, jak dla mnie fajne miejsce do dołączenia się. Oczywiście będę czekał na potwierdzenie. Stop loss na 130,900. No i to jest dość wysoko, ponad tą górką. Więc wiadomo, jeżeli my przebijemy to, to powinniśmy liczyć tylko na, na jakieś odreagowanie. więc wtedy obserwować pozycję, czy nie dostaniemy zawrotki, zrealizować zysk w odpowiednim momencie i uważać po. Jak wiecie, prowadzenie pozycji to jedno, a sam moment wejścia to drugie. Jeszcze potem tutaj mamy masę analiz, które mówią o tym, czy my już kończymy, czy jednak lecimy do tego take profit i o tym musicie pamiętać, dlatego warto realizować część zysku po drodze. I złoto. Złoto bez setupu. Natomiast ogólna sytuacja, ogólna sytuacja, nie wygląda ciekawie. Fakt faktem, że na miesięcznym wchodzimy w pewnego typu konsolidację na na Bollingerze, jest ok. Natomiast na tygodniowym, na tygodniowym widzimy spadki. Tak samo jak na dziennym, czterogodzinnym, godzinnym. I tutaj o co chodzi? Problem jest taki, że tutaj mamy równe równe dołki. One powinny zostać wybite. Te stoplosy powinny zostać zebrane. Natomiast Pytanie, co my dalej dostaniemy? Czy to faktycznie będzie lot w górę, i tutaj będziemy analizować, co się tutaj będzie działo wtedy, czy to będzie odreagowanie i lot w dół? I na razie wszystko wygląda, jakby miało iść ostro w dół, i to mnie trochę martwi, bo mówimy tyle o inflacji, mówimy tyle o zabezpieczaniu się złotem przed inflacją. Natomiast tutaj pytanie, czy grube ryby nie wiedzą czegoś więcej? Ja, żeby było jasne, nie mówię, że jakiś kryzys będzie, że, że to nastąpi i tak dalej, i że jestem jakimś wieszczem. Nie o to chodzi, natomiast no, widzimy co się dzieje z inflacją i ciekawi mnie jedno, zawsze takim zabezpieczeniem przed inflacją było złoto, ponieważ złoto zostawiało jakby swoją wartość nabywczą mimo inflacji, czyli to tak naprawdę nas nie obchodziło to, że ono drożeje czy nie, bo za jakby kilogram złota byliśmy w stanie w nie wiem 1600 roku kupić te same rzeczy wartościowo, co jesteśmy w tym roku za kilogram złota, więc nas nie obchodzi tyle jak ono rośnie do dolara, jak o to, że zostawia swoją wartość nabywczą. I tutaj no, logiczne byłoby, że jeżeli mówimy o jakiejś hiperinflacji inflacji, no to logiczne byłoby zakupywanie złota. Natomiast to, co sobie musicie uświadomić, to jeżeli mówimy o jakiejś właśnie. hiperinflacji, to często mówimy, a zakup złota będzie ok. No nie w hiperinflacji, tak samo jak, jak na wojnie, złoto owszem, miało pewną swoją wartość dalej, ale największą wartość miało jedzenie, woda, takie rzeczy, więc. Jakby pytanie, czy przed hiperinflacją w ogóle możemy się jakoś uchronić, to też jest ciekawe pytanie, no bo wtedy to wszystko jakby no, będzie traciło na, na wartości i zyskają te rzeczy, które mamy na co dzień. No i jestem ciekaw, bo jeżeli ten scenariusz się sprawdzi i faktycznie ktoś tutaj ostro sprzedaje złoto, a tak to wygląda, to kto? Kto? Po co i dlaczego złoto mu nie będzie potrzebne? No to są pytania, na które my nie znamy odpowiedzi, niestety możemy tylko spekulować. Natomiast no tutaj jeszcze jest szansa, że zgarniemy te stopy i ruszymy już w górę. I nie powiem, że troszkę by mnie to uspokoiło, bo to by mówiło o tym, że wiemy, co się dzieje. Natomiast, jeżeli będzie spadek złota, no to jestem, jestem ciekaw, z czym to będzie związane. No, pytanie, czy złoto może stracić na wartości, czy nie. Zobaczymy. Do obserwacji w każdym razie złoto spadkowo z reakcją, jakąś tutaj korektą, tak naprawdę od tych dołków. No i tutaj będziemy też szukać. Czy to jest moment na wejście w longi, czy, czy jednak korekta i jazda w dół? Zobaczymy. Jeszcze od siebie na koniec chciałem dodać, że naprawdę rozwijacie swoją wiedzę, bo jest znaczna różnica między tradingiem a zarabianiem, że tak powiem. Żeby zarabiać, niekoniecznie musimy łapać każdy trade, każde aktywo, niekoniecznie musimy łapać każde wejście. Żeby zarabiać na tradingu, liczy się dyscyplina. Liczy się dyscyplina i liczy się statystyka, czyli to, co my robimy, te nasze wejścia, powtarzalność naszych wejść, bo to, że mamy 10 dni udanych wejść, czy tam nawet 30 na 100, to nie oznacza wcale tego, że my nie musimy zarabiać, ale musimy trzymać się tych zasad zarządzania kapitałem. Musimy mieć ogarniętą psychikę i również tą dyscyplinę. Ja polecam taką książkę Droga Żółwia, na pewno sobie znajdziecie. Bardzo ciekawa książka. Nie jest to żadna reklama, po prostu tam jest dość fajnie opisane jak z osób, które dostały tą samą metodę, nauczyły się tego samego. Część i tak, i tak nie, nie zarabiała, nie puszczała ich głowa, nie puszczała ich dyscyplina psychika. Polecam wam również założyć sobie taki wasz dziennik tradera, kupić jakiś zeszyt, zapisywać sobie wejścia, rozpisywać gdzie był błąd, gdzie, gdzie była strata, gdzie był zysk, i wtedy. Zaczniecie sami wyciągać wnioski ze swoich tradeów. Również polecam opracować, jakby swoją metodę, nawet nie wiem, na wsparciach, oporach, na, na czymkolwiek łatwym z początku i zobaczyć, że tak naprawdę, mając tylko statystykę rzędu 50%, już możemy zarabiać. Bo jeżeli nasz risk reward w wejściach zawsze będzie wynosił 1 do 2, no to nawet. Procent rzędu 50% skuteczności już da nam zarabiać. Jak sobie to uświadomimy, to zdamy sobie sprawę, że trading wcale nie jest taki ciężki od punktu wiedzy, jest po prostu ciężki od punktu dyscypliny, samej analizy gry z naszymi emocjami, które gdzieś tam wychodzą na pierwszy plan mimo wszystko, i to jest mega, mega ważne. Mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie, nie tylko kilka udanych setupów. No i tak jak mówię, czekajcie na potwierdzenia to, że dana strefa jest, nie znaczy, że musi zadziałać. Ja sam nigdy nie wiem, że czy, czy zadziała, dopóki cena nie znajdzie się w niej i nie zostanę odpowiedniej reakcji, o której usłyszeliście na początku filmu. Życzę udanego tygodnia tradingowego i do następnej środy, trzymajcie się. Hej!